Zanim przejdziemy do tematu, który dzisiaj mamy rozważać, chciałbym się z Wami podzielić takim krótkim fragmentem Bożego Słowa. Miałem okazję, żeby jeszcze usiąść przy biurku i czytałem Słowo Boże. I Bóg zwrócił moją uwagę na pewien fragment, który znakomicie też koreluje z tym, o czym będziemy mówili za chwilę. Jako przeczytam, pochodzi z Ewangelii Mateusza, z rozdziału 4, 15 i 16 werset. Ziemia Zebulona i ziemia Naftalego, wzdłuż drogi morskiej za Jordanie, Galilea pogan. Lud pogrążony w mroku ujrzał światłość wielką. I tym, którzy siedzieli w krainie i cieniu śmierci, rozbłysła jasność. Taki fragment, który na ogół się szybko czyta, ponieważ no cóż w nim szczególnego można znaleźć. Ale wiecie, Bóg do mnie w taki zaskakujący sposób do mnie przemówił i pokazał mi pewną gorzką prawdę, która łączy się z naszym tematem. Biblia o tych ludziach, którzy zamieszkiwali te tereny, mówi co? Że byli pogrążeni w mroku. Ale jest pytanie, a czy oni o tym wiedzieli? No nie wiedzieli. Na tym polega dramat człowieka, że człowiek nie zdaje sobie sprawy z tego, że jest pogrążony w śmierci, w ciemności, w grzechu. Ale Bóg to wie. I dlatego Bóg sprawia, że tamci ludzie i wielu innych ludzi przez 2000 lat mogło oglądać wielką światłość. Ale ci ludzie, nawet gdyby tam mieszkali tysiące lat, nigdy by nie pojęli, że są w ciemności. Zakładali rodziny, wychowywali dzieci, robili zakupy, pracowali, cieszyli się, miały miejsce śluby, narodziny. Nikomu do głowy nie przychodziło, że to wszystko jest w ciemnościach i to wszystko jest powite śmiercią. Dzisiejszy świat tak żyje właśnie. Ale też nie tylko świat tak żyje. Dzisiaj chciałbym, żebyśmy się zajęli tematem, który no, dla chrześcijan nie powinien być w zasadzie niczym nowym. A mianowicie tytuł naszych rozważań brzmi Lekcja Nowego Narodzenia. Małe wyjaśnienie. Czasami ktoś pyta, a czemu te lekcje nie są o słuchaniu, o pokorze, tylko są lekcjami pokory, lekcjami Nowego Narodzenia dzisiaj. Z prostej przyczyny. Dlatego, że jeśli ktoś chce zostać uczniem Jezusa Chrystusa, to po pierwsze musi osobiście tę lekcję przerobić, a więc słuchanie o czymś nic nie zmienia. A druga rzecz, taki człowiek staje się lekcją dla siebie i dla innych. I dlatego to są lekcje bez odniesienia się do tematu, ale lekcje, które same w sobie są tematem. I najpierw sięgnijmy do Ewangelii Jana, do rozdziału 3 i do 3 wersetu. I czytamy. Odpowiadając, Jezus rzekł mu, dopowiemy, że Nikodemowi. Zaprawdę powiadam ci, jeśli się kto nie narodzi na nowo, nie może ujrzeć Królestwa Bożego. Jeśli poważnie traktujemy Biblię, no bo jeśli uważamy, że ona nie jest potrzebna, to możemy w ogóle wyłączyć się ze słuchania. Ale jeśli traktujemy poważnie Boże Słowo, a przynajmniej chrześcijanie powinni traktować
Boże Słowo poważnie, to musimy poważnie potraktować wypowiedź Jezusa, który mówi, że jeśli ktoś nie jest na nowo narodzony, nic nie wie o Królestwie Bożym. Może chodzić na nabożeństwa, może śpiewać pieśni, może się modlić, może czytać Boże Słowo, może być nawet uznawany za kogoś wyjątkowego, tak ludzie mogą go określać. Ale Jezus powiedział wyraźnie, jeśli się na nowo nie narodzisz, nie ujrzysz Królestwa Bożego. My jesteśmy skażeni humanizmem i tak nam się wydaje, no, że te wszystkie ostre, takie zero-jedynkowe, jakbyśmy powiedzieli, wypowiedzi Pana Jezusa, no to trzeba traktować przez pryzmat Jego miłości. Czyli, że jak komuś to nie wyjdzie tak do końca, no to Pan Jezus i tak się pochyli, i tak to załatwi, i tak będzie dobrze. Nie. Pan Jezus nigdy nie lekceważył swoich słów. Nigdy. On nawet powiedział, że Jego słowa sądzą ludzi. No więc to nie są żarty. Więc jeśli czytamy, że ktoś, kto nie jest na nowo narodzony, nie ujrzy Bożego Królestwa, to jest prawda. To oczywiście natychmiast nas obliguje do zadania sobie pytania. A czy ja jestem narodzony na nowo? Czy ja jestem narodzony na nowo? Jeśli sięgniemy do pierwszego rozdziału Ewangelii Jana, to przeczytamy w 12, 13, to są wersety, które mówią bardzo podobną rzecz. Tym zaś, którzy go przyjęli, czyli Jezusa, dał prawo stać się dziećmi Bożymi, tym, którzy wierzą w imię Jego, którzy narodzili się nie z krwi, ani z cielesnej woli, ani z woli mężczyzny, lecz z Boga. Lecz z Boga. Pan Jezus wyraźnie mówi o dwóch rodzajach narodzin. Mówi o tych narodzinach, które dotyczą każdego człowieka. Nikt z nas nie znalazł się na świecie inaczej, jak przez narodziny. No, chyba, że ktoś się z jajka wykluł, ale takiego przypadku nie znam. Wszyscy narodziliśmy się na ten świat. Mieliśmy swoje matki, mieliśmy swoich ojców. I Pan Jezus mówi, że ten rodzaj narodzin jest możliwy z woli ciała i z woli mężczyzny. Ja wiem, że dzisiejsze feministycznie nastawione kobiety się oburzą, że tutaj nie mają nic do gadania, że i brzuch ich jest, a tutaj nic o tym nie ma mowy nawet. W normalnym świecie to mężczyzna decyduje, czy dziecko się rodzi, czy nie. A w normalnym świecie żyją normalni mężczyźni, więc oni zawsze decydują, że dziecko ma się narodzić. Z woli ciała i z woli mężczyzny. Każdy z nas tak się pojawia na świecie. Ale Pan Jezus mówi, że jest jeszcze inny rodzaj narodzin. Mianowicie taki, który polega na tym, że ludzie się nie rodzą z ciała i krwi, tylko w jakiś inny sposób. Dokładnie tutaj nie jest to wyjaśnione. To się rozwija, ten temat, trochę później. Ale wyraźnie Jezus wskazuje, że jest jeszcze inny rodzaj narodzin. I dopiero jak się ktoś tak narodzi, nazwijmy na razie inaczej, niż z ciała i z krwi, to tylko taki człowiek może zostać uznany za dziecko Boże. To burzy nam wszelki porządek, który gdzieś, przynajmniej w naszym kraju, mamy od momentu, kiedy zaczynamy obserwować świat. A mówi się nam, że my jesteśmy dziećmi Bożymi, bo ktoś nas, jak jeszcze w ogóle nie wiedzieliśmy, że istniejemy, pokropił wodą, pomazał olejem. I teraz jestem dzieckiem Bożym. Ale Jezus niczego takiego nie powiedział. Jezus powiedział, że to malutkie dziecko, które się narodziło z ciała i krwi, narodziło się z woli mężczyzny,
Można też powiedzieć, że zrząd cielesnych również, to małe dziecko musi się jeszcze raz narodzić. I dopiero kiedy się inny, nowy rodzaj narodzin stanie jego udziałem, to dopiero wtedy to dziecko może być nazwane dzieckiem Bożym. Wróćmy do tego, o czym mówiliśmy wcześniej. Pierwszy, czy Jan 3:3. Przeczytajmy to jeszcze raz. Zaprawdę, zaprawdę powiadam ci, jeśli się kto nie narodzi na nowo, nie może ujrzeć Królestwa Bożego. Powtórzmy, nikt, kto się na nowo nie narodził, nie może ujrzeć Królestwa Bożego. Nic nie wie o Królestwie Bożym, nie ma pojęcia, co to jest Królestwo Boże. Może nawet słyszeć o Królestwie Bożym i nawet może być przekonany, że on też w tym ma udział. Ale zaraz do tego wrócimy i zobaczymy, że to przekonanie pęka jak mydlana bańka. W tym miejscu też warto powiedzieć o jednej rzeczy, tak tylko króciutko. To burzy też wszelką taką narrację, która się pojawia dzisiaj w mediach, szczególnie ciekawie niechrześcijańskich, że wszyscy ludzie są dziećmi Bożymi. Nic takiego Biblia nie mówi. Biblia mówi, że tylko niektórzy mogą stać się dziećmi Bożymi. A powiem wam, że jeszcze jest bardziej skandaliczna wypowiedź Pana Jezusa w 8 rozdziale, 44 wersecie Ewangelii Jana, kiedy to Pan Jezus mówi do Żydów: wszystko, co mówicie, wszystko, co robicie, wszystko, jak się zachowujecie, wskazuje na to, że jesteście dziećmi diabła. No, Pan Jezus był czasami skandalistą i po dziś dzień wywołuje skandale tego typu wypowiedziami. Ale warto o tym pamiętać. To też nam powinno dać do myślenia, ponieważ jeśli nasza postawa jest zdecydowanie antychrystusowa, a mamy przekonanie, że jesteśmy chrześcijanami, to żyjemy w jakimś dziwnym duchowym rozkroku, a nawet intelektualnym bym powiedział, i tego się nie da zupełnie połączyć. Jak stwierdziliśmy już na podstawie Bożego Słowa, nowe narodzenie wprowadza nas w rzeczywistość Bożego Królestwa. Co się dzieje w wyniku nowego narodzenia? I tu być może pewne wyjaśnienie dla tych, którzy mają jakieś wątpliwości, a być może zadają sobie pytanie, czy są narodzeni na nowo. Ktoś, kto się rodzi na nowo, jest osobą, która otrzymuje taki rodzaj i taki charakter życia, którego nigdy wcześniej nie doświadczyła. Tego się nie da nauczyć. Żeby było jasne, to nie jest coś, czego się możemy nauczyć. To jest, jeśli to możemy taki prostacki sposób powiedzieć, to Bóg bierze kogoś takiego, jakim jest i robi z niego kogoś, kim ta osoba nigdy wcześniej nie była. Nic nie poprawia, nic nie szlifuje, niczego nie dodaje, nie ujmuje. Stary człowiek nie istnieje, pojawia się nowy człowiek. Ktoś powie, że to jest niemożliwe. W ten sposób daje świadectwo, że nie ma udziału w Królestwie Bożym. Jeśli tak myślisz, nie masz udziału w Królestwie Bożym. I to nie jest nic dziwnego, dlatego że to nowe życie w ogóle nie ma nic wspólnego z życiem tego świata. Ludzie tego świata, tego życia nie znają, nie rozumieją, nawet nie wiedzą, że ono istnieje. Dopiero wtedy, kiedy człowiek rodzi się na nowo, zaczyna się przyglądać swojemu staremu życiu, zaczyna się przyglądać swojemu nowemu życiu i jest zadziwiony zmianami. Ktoś powie, no ale to tak samo się dzieje, tak?
To mi chcesz powiedzieć? Tak. Na tym polega nowe narodzenie. W jakim sensie jest porównywalne z tym, co działo się, co dzieje się wtedy, kiedy człowiek się rodzi z ciała i z krwi? Jeśli ktoś nie wie, to kiedy jesteśmy w brzuszku naszych mam, to sobie pływamy, jest ciepło, jest miło, sympatycznie. Pokarm właściwie cały czas na wyciągnięcie rączki. Kiedy się rodzimy, ten świat jest zupełnie inny, jest obcy. Na ogół dzieci jak się rodzą, to wrzeszczą. No ja bym też wrzeszczał. Ja nie wiem, czy wrzeszczałem, ale ja bym też wrzeszczał. No. I prosiłbym, abym mógł mówić w łóżcie z powrotem, bo tam było fajnie. Ale to mi nie odpowiada. Pierwsza rzecz, której doświadczam, to, że jest mi zimno. To jest dramatyczna zmiana rzeczywistości. Tak dzieje się wtedy, kiedy człowiek rodzi się na nowo. To jest dramatyczna zmiana rzeczywistości. Powiem o tym, chociaż to nie jest coś, co najbardziej lubię robić. Alkoholik nie pije więcej i ma obrzydzenie wręcz do alkoholu. Cudzołożnik nie patrzy na obcą kobietę. Obrzydza go to, kiedy wie, że taka pokusa przychodzi. Narkoman nie ma problemu, żeby obojętnie przejść obok strzykawki. Złodziej z uśmiechem patrzy, że ręka nie idzie po coś, co do niego nie należy. I tak dalej. To nie dzieje się dlatego, że ludzie zostali jakoś wytrenowani, że Bóg w jakiś sposób ich tam przymusił do tego. Nie. Stali się zupełnie nowymi ludźmi. Ludźmi takimi, którymi nigdy wcześniej nie byli. Nigdy wcześniej nie byli. Nikodem, kiedy tego słuchał, kiedy słuchał o Nowym Narodzeniu, no to Nikodem wystawił sobie niezłe świadectwo, bo mówi tak. Jakże może się człowiek narodzić, jak jest stary? Co może zrobić? Czy może powtórnie wejść do łona matki swojej? Może się powtórnie urodzić? Widzicie, to jest to, co stanowi największy problem dla ludzi, którzy nie są narodzeni na nowo. Oni w ogóle tego nie rozumieją. Nie rozumieją ani potrzeby nowego narodzenia, nie rozumieją też idei nowego narodzenia, bo nowe narodzenie ma swoją ideę, o czym za chwilę powiemy. Może nas zdziwić to, co powiem, ale wielu ludzi w kościołach nie rozumie, po co to nowe narodzenie. Dlaczego ktoś ciągle o tym przypomina? No przepraszam, ale to Pan Jezus ciągle o tym przypomina, ponieważ kiedy się czyta Biblię, to ciągle tam to jest napisane. Dlaczego w ogóle ludzie wierzący nie rozumieją, co to jest nowe narodzenie? Po pierwsze dlatego, że ich się tego nie uczy. A dlaczego się ich tego nie uczy? Bo większość nauczycieli nie jest narodzona na nowo. Więc oni też nie wiedzą, o czym mają powiedzieć. Oni też, kiedy to czytają, myślą, to jakieś takie dziwne. Może to było do Żydów. A może to było do Nikodema. No ale ja, kiedy już jestem biskupem, księdzem, pastorem, to przecież muszę być narodzony na nowo. To z urzędu jakby jest, że jestem narodzony na nowo. No tak to nie działa. Przykro mi. Pan Jezus mówi mu, jakbyśmy czytali jego rozmowę, mówi mu tak. Ty jesteś nauczycielem w Izraelu, a takich rzeczy nie wiesz? Ty jesteś nauczycielem w Izraelu i takich rzeczy nie wiesz? Jest pytanie, skąd miał Nikodem wiedzieć o tym? No, gdybyśmy sięgnęli do Ezechiela, do Izajasza, tudzież do Jeremiasza, ale także u mniejszych proroków możemy znaleźć ślady tego, to jest tam wiele wersetów, które mówią o tym, że z życiem człowieka, kiedy dotyka go Bóg, dzieje się coś dziwnego. Dzieje się coś, czego
przeciętny człowiek nie rozumie. Od nauczyciela wypadałoby oczekiwać, że się w to zagłębi, że zacznie się nad tym zastanawiać, że zacznie pytać Boga Izraela, o co tutaj chodzi, co tu jest napisane. Bo jeśli tego nie robił, a nie robił tego, no to jak miał później mówić Izraelitom o Nowym Narodzeniu? Jak miał mówić im o Duchu Świętym, skoro nic na ten temat nie wiedział? To nie był temat, który był dla nich zakryty. Kiedy czytali o Eliaszu, to widzieli, że w mocy Ducha czynił niezwykłe rzeczy. A tylko Eliasza przytoczyliśmy. Pan Jezus nie próbuje podejmować z nim jakiejkolwiek rozmowy. To jest ciekawe, że Pan Jezus nie rozpoczął z nim dysputy teologicznej. Natomiast Pan Jezus zrobił coś zupełnie innego. W 12 wersecie jest napisane: jeśli nie wierzycie, gdy wam mówię o ziemskich sprawach, jakże uwierzycie, gdy wam będę mówił o niebieskich sprawach? Można powiedzieć, że Pan Jezus, patrząc na Nikodema, zabrał go tą wypowiedzią na wyżyny duchowego życia i mówi: Nikodemie, ty nie rozumiesz ziemskich spraw. To jak zrozumiesz, jeśli będziemy chcieli rozmawiać o niebieskich sprawach, a po to tu przyszedłeś? Wiemy z następnych kart Biblii, że Nikodem okazał się być człowiekiem nawróconym. On się nawrócił. Nieprzypadkowo przyszedł do Jezusa. Być może go wydelegowali, być może był tylko reprezentantem jakiejś grupy ludzi, ale to nie zmienia faktu, że to on tam poszedł i nie zmienia faktu, że to on zadawał pytania. Czy jesteśmy ludźmi, z którymi można rozmawiać o niebiańskich sprawach, o niebie? Zadajmy sobie to pytanie. Ktoś powie, o czym tu rozmawiać? O jakim niebie mamy rozmawiać? Byłeś tam? Widziałeś? Ja nie byłem. Niektórzy mówią, że byli, ale szczerze powiedziawszy, nie wierzę im. Natomiast ja narodziłem się na nowo. Wiem, kim byłem i wiem, kim jestem. I widzę różnicę. I nie wiem, skąd się ona wzięła. Znaczy, wiem, skąd się wzięła, ale nie wiem, jak się zrobiła. Po prostu się zrobiła. I znam wielu ludzi, którzy przeżyli Nowe Narodzenie i oni mają dokładnie takie samo zdanie. Widzą różnicę, wiedzą, że nastąpiła, ale nie są w stanie powiedzieć, jak to się stało. Pan Jezus to potwierdza. Pan Jezus mówi tak. Wiatr wieje dokąd chce i szum jego słyszysz. Ale nie wiesz, skąd przychodzi, nie wiesz, dokąd idzie. Tak jest z każdym, kto się narodził z ducha. Bóg jest absolutnie władny sam doprowadzać ludzi do nowego narodzenia. To Bóg pragnie, żebyś się narodził na nowo. To Bóg pragnie, żeby twoje życie zostało zmienione. To Bóg pragnie, aby moje i twoje życie stało się życiem, które czerpie z nieba, a nie z tego świata. Skąd wiemy, że Bóg tego pragnie? Znowu, kiedy odwrócimy stronę, wejdziemy do 4 rozdziału, to znajdziemy tutaj rozmowę Jezusa z Samarytanką. I jest w tej rozmowie taki fragment, który przeczytamy. 23 do 24 wersety 4 rozdziału. Lecz nadchodzi godzina i teraz jest, kiedy prawdziwi czciciele będą oddawali Ojcu cześć w duchu i w prawdzie, bo i Ojciec takich szuka, którzy by Mu tak cześć oddawali. Bóg jest duchem, a ci, którzy Mu cześć oddają, winni Mu ją oddawać w duchu i prawdzie. To jest niezwykle ważne, co tutaj jest napisane. Po pierwsze jest powiedziane, że Bóg jest poszukującym. My często mówimy, że my szukamy Boga. No, chwalić tych, którzy to robią. Ale jeśli Bóg nas nie poszuka, to nigdy Go nie znajdziemy.
Więc Bóg jest tym, który inicjuje i Bóg jest tym, który przyprowadza ludzi do siebie. Ale co On robi? On sprawia, że człowiek rodzi się na nowe po to, żeby mieć z Nim relacje. Kiedy spotykają się ludzie z dwóch różnych narodów, jaką mogą mieć relację? Mają różną kulturę, różny język. No już nieważne, że różnie wyglądają. Jak mogą się porozumieć? Muszą ustalić język. Może to być język któregoś z nich, może być obcy język, bo tylko tak mogą się porozumieć. Bóg chce z nami też rozmawiać w języku, który my będziemy w stanie zrozumieć. Ktoś powie, no ale to dlaczego nie zniży się do naszego poziomu, przecież to wiele łatwiej i z Polakami będzie sobie po polsku rozmawiał. No, nie chcę być złośliwy, ale niektórzy mówią, że Pan Jezus na pewno nie był Żydem, chyba był Polakiem. No, coś chyba nie w tym miejscu dzwoni, co trzeba. Pan Jezus po to przyszedł, żeby otworzyć drogę do Ojca. Ale Ojciec jest duchem. Bóg jest duchem. Chce mieć kontakt z kim? Z duchem. Mamy się pozbyć ciała? Nie. Nasze ciało, jak patrzymy do pierwszej Księgi Mojżeszowej, przyglądamy się Adamowi, jakie było? Doskonałe, duchowe. Nawet jest napisane, że Adam był duszą żyjącą. Możemy właściwie bez najmniejszej pomyłki powiedzieć, że jego ciało było tym ciałem, które widzimy później, że posiadł Pan Jezus po zmartwychwstaniu. Bo Adam był bez grzechu. Adam chodził z Bogiem po ogrodzie, rozmawiał z Nim. Miał z Nim relacje, miał z Nim łatwy kontakt. To grzech to zaburzył, grzech to zniszczył. Ale Bóg chce nas wydobyć z tej naszej niemożności, aby mieć z nami relacje. Bo dopiero kiedy mamy z Nim relacje, to my wiemy, z kim mamy do czynienia. Inaczej człowiek robi głupie rzeczy. Stawia sobie figurkę i kłania się i mówi, to jest Bóg. To nawet nie jest, nie chodzi o to, że to jest bałwochwalstwo. To jest wyraz tego, co może człowiek. Tyle może człowiek. Bo jego życie nie jest w stanie w żaden sposób osiągnąć tego poziomu, który można powiedzieć, że jest poziomem nieba. To Bóg jest w stanie tak nas przemienić poprzez akt nowego narodzenia, że my zaczynamy z Nim mieć relacje. Zaczynamy rozumieć Słowo Boże, które czytamy. Zaczynamy też żyć na poziomie, na którym Bóg chce nas postawić. Czyli mówiąc inaczej, grzech już nie decyduje o naszym życiu. Czy żyjemy tak? Czy grzech już nie decyduje o naszym życiu? Jeśli grzech jest naszym Panem, jeśli grzech nad nami panuje, to nie nastąpiło nowe narodzenie. I to nie chodzi o to, żeby komuś teraz robić jakiś przytyk, żeby kogoś obrażać, ale chodzi o to, żebyśmy zrozumieli, na czym polega fakt, że człowiek jest narodzony na nowo. Grzech nie jest już moim Panem. Owszem, może mi się noga powinąć, ale to jest na zasadzie pewnego przypadku. Do tego jeszcze wrócimy. Ale nie żyję intencjonalnie, nie planuję grzechu, nie szukam grzechu, nie chodzę drogami grzechu i nie stanowi to dla mnie problemu. Wielu ludzi chce żyć dobrze, ale nie potrafią dobrze żyć. Skąd mają wziąć siły do tego, żeby być dobrze? Nie mają takich sił. I szybko się orientują, że nie mają takich sił. I następuje dramat. Dlatego, że wiedząc, że nic nie mogą zmienić, żyją coraz gorszym życiem,
przerażeniem, stwierdzając, że są skazani na tego typu życie. A Bóg nas właśnie z tego chce wyrwać. Właśnie z tego chce nas wyrwać. Każde kolejne pokolenie po Adamie dziedziczy ten problem, a mianowicie skłonność do grzechu. Każde kolejne pokolenie. Skłonność do grzechu sprawia, że wcześniej czy później człowiek popada w grzech. Ale to, że popada w grzech, to nie jest tylko problem grzechu. To jest o wiele większy problem. Człowiek traci relację z Bogiem. A po jakimś czasie już przestaje nawet uświadamiać sobie, że taka relacja może istnieć. A po jakimś czasie wręcz występuje przeciwko możliwości takiej relacji, bo nie wierzy w Boga. To jest problem, prawdziwy problem z grzechem. No w tym sensie Nowe Narodzenie jest aktem niesamowitej łaski. Łaski, której Bóg udziela nam w Jezusie Chrystusie. Na krzyżu Golgoty Jezus zostawił okup za nas wszystkich tak naprawdę. To dlaczego nie wszyscy doświadczają łaski tego, co stało się na Golgocie? Dlatego, że większość ludzi nie wierzy, że Jezus zaniósł na krzyż ich grzechy. Nawet ci, którzy wierzą w Boga, muszą, bo takie mają wewnętrzne pragnienie i przymus wewnętrzny, muszą sami zapłacić za swoje grzechy. Potrafią robić rzeczy, które są zdumiewające. Kaleczyć się, pozbawiać się wszystkiego, co tylko możliwe, bo wiedzą, że są grzeszni, muszą za to zapłacić. I biedni nie wiedzą, naprawdę biedni, nie wiedzą, że Jezus już to zapłacił. Zadajmy sobie pytanie, w jaki sposób mamy i możemy przekonać się, że mamy nowe narodzenie i że jesteśmy nowo zrodzonymi ludźmi. Czy w ogóle jest taki sposób na sprawdzenie tego? Sięgnijmy sobie do pierwszego listu Jana. To jest ciekawe, że właśnie Jan podejmuje głównie ten temat. Ale jeśli znamy relację między Janem a Jezusem, jeśli wiemy, że był tym apostołem, który żył najdłużej, to nie jest to dziwne. Jan się wiele nauczył i przeszedł długą drogę. I o Janie można powiedzieć, że na pewno narodził się na nowo. Bo jak mu Samarytanie nie dali możliwości, aby spał, to postanowił, że ogień z nieba załatwi sprawę. Ale kiedy się narodził na nowo, to już takich pomysłów nie miał. Można powiedzieć, że to był taki orędownik miłości, tej Bożej miłości. Tak widzę Jana i tak myślę o Janie. Jan w pierwszym swoim liście, w drugim rozdziale i 29 wersecie mówi rzecz niezwykle ważną. Jeżeli wiecie, że jest sprawiedliwy, wiedzcie też, że każdy, bo to było Jezusie, a teraz napisane jest, wiedzcie też, że każdy, kto postępuje sprawiedliwie, z niego się narodził. Jeżeli jesteś narodzony na nowo, postępujesz sprawiedliwie. Co to znaczy? Biblijna greka, jak do niej sięgniemy, mówi o tym, że w tym miejscu mowa jest o etycznej doskonałości człowieka. To jest ciekawe, dlatego że tu nie ma mowy o tym, czego dotyczy ta sprawiedliwość? Tylko dotyczy stanu ludzkiego serca, które jest doskonałe, takie, jakie miał Jezus. Jakie jest moje serce? Czy jest to serce Jezusowe? Czy moje serce ma pewną niebiańską doskonałość?
Czy moje serce potrafi kochać? O tym powiemy za chwilę jeszcze. Czy moje serce jest pełne miłosierdzia, cierpliwości, dobroci, przyjaźni? Czy moje serce szuka swego, czy szuka tego, co Boga i tego, co innych ludzi? Czy żyje dla Boga i dla innych ludzi, czy żyje tylko dla siebie, ewentualnie dla swojej rodziny? Jakie jest moje serce? Wiecie, że ludzie nie są w stanie siebie oszukać? Wiedzą, jakie mają serce. Wiedzą, do czego ich ciągnie. Wiedzą, co ich, jak to brzmi kolokwialnie, rajcuje. I do tego ciągną. To jest to, czym żyją. A to nie jest serce Jezusa. Więc jeśli nawet zasiadasz ławkę kościelną, co tydzień, może częściej, a twoje serce lgnie do rzeczy złych, nie narodziłeś się na nowo i nie łudź się. Może jesteś nawet pastorem, może kaznodzieją, może liderem grupy domowej. Może udzielasz się jako osoba, która niesie pomoc potrzebującym. Jesteś tym bardzo gorliwy. Ale wiesz, że to wszystko, co robisz, nie odprowadzi cię do Królestwa Bożego. Bo nie ma takiej możliwości. Musisz się na nowo narodzić. Musisz się na nowo narodzić. Ta etyczna doskonałość ludzkiego serca pokazuje nam, jak Bóg zmienia człowieka, jak człowiek staje się inny. Jaki dramat, w sensie pozytywnym, nastąpił w życiu człowieka. Jak Bóg wyrwał go z tego, w czym był i postawił go w czymś, w czym nigdy ten człowiek wcześniej nie był. Jeśli nawet znamy ludzi, o których wszyscy mówią, że są dobrzy, jeśli nawet znamy ludzi, o których nawet można powiedzieć, że są święci, ale nie narodzili się na nowo, nie zobaczą Królestwa Bożego. Może ktoś pomyśli, gdzie tu jest sprawiedliwość? Człowiek całe życie był porządny i co, i nie pójdzie do nieba? Do piekła pójdzie? No tak. Pójdzie do piekła. Z prostej przyczyny. Nigdy nie stał się człowiekiem Boga. Nigdy. Ludzie z siebie potrafią zrobić niesamowite rzeczy. Przeczytajcie pierwsze trzy wersety 13 rozdziału pierwszego listu do Koryntian. Co człowiek może zrobić bez miłości? Samego siebie wydać na spalenie, rozdać wszystko, co posiada. To potrafi człowiek, tak. Ale czy to go przybliży do Boga? Nie. Czy to mu zapewni zbawienie? Nie. Czy to oznacza, że narodził się na nowo? Nie. To tylko oznacza, że w każdym człowieku gdzieś jest taki ślad. Taki, można powiedzieć, podpis. To jest moja. Ale niestety poszło własną drogą. Ale to też pokazuje, kim możemy być. Jakimi możemy być. Sięgnijmy do innego fragmentu z pierwszego listu Jana. Tym razem 3:9. I wiecie co? Ten werset kładzie na kolana. I powiem wam, że po tym wersecie albo zostaniecie chrześcijanami, padając na kolana, albo sobie dacie spokój. Przeczytajmy ten werset. 1 Jana 3:9. Kto z Boga się narodził, grzechu nie popełnia. Gdyż posiew Boży jest w nim i nie może grzeszyć, gdyż z Boga się narodził.
Jak sobie dajemy radę z tym wersetem? To jest część Bożego Słowa. Czytamy go. Albo nie czytamy, bo nas zaskarża. Ja powtórzę, co tu jest napisane. Są dwie rzeczy napisane, niezwykle ważne. Narodzony z Boga, czyli nowonarodzony, nie z ciała i krwi, ale z Boga, po pierwsze, nie popełnia grzechu. A po drugie jest tu napisane, że nie może grzeszyć. Co z tym zrobimy? Znowu sięgnijmy do biblijnej greki i spróbujmy sobie przeczytać, no powiedzmy, że to jest takie trochę autorskie tłumaczenie, tak to nazwijmy. Brzmi ono mniej więcej tak, znaczy tak jak przeczytam. Każdy zrodzony z Boga nie jest zdolny czynić grzech, bo nasienie Jego, czyli Boga, w nim pozostaje. I nie może, nie potrafi, nie jest zdolny grzeszyć, bo z Boga zrodzony jest. Tak brzmi ten werset w grece. Powiedzmy, że gdyby jakiś teolog się tutaj znalazł, mógłby powiedzieć, że może tam coś trzeba dodać, ale na pewno by się zgodził, że tak właśnie ten werset mniej więcej brzmi. Narodzony na nowo nie jest zdolny, aby czynić grzech. Nie mamy takiej zdolności. Co to oznacza? To znaczy, że ktoś, kto został zrodzony na nowo, nie pragnie intencjonalnie popełniać jakiegokolwiek grzechu, nie planuje grzechu, nie szuka grzechu. Nie ma w jego sercu pragnienia, żeby czynić cokolwiek, co się Bogu nie podoba. Nie chodzi o to, że ten człowiek się zastanawia, czy się to będzie Bogu podobało, czy nie. Dlatego, że to oznacza, że próbujemy się targować z Bogiem. Mamy ten nowy rodzaj życia, który pochodzi z nieba. Mamy to samo życie, którym żył Jezus Chrystus. I w tym życiu nie ma miejsca na grzech. Nie mamy zdolności do tego, żeby grzeszyć. Można tak śmiesznie to powiedzieć, że kiedy czasami dzieci chodzą do szkoły, gdzieś tam mają problem, przychodzimy na rozmowę z nauczycielem, a nauczyciel mówi, no proszę pana, ale pana dziecko no nie jest zdolne w tej sprawie, no nic nie zrobimy. No. Jak przychodzi diabeł nas oskarżać do Boga i mówi tak, ten tam Franek, Józek, Zośka, to oni dlatego tak żyją, bo ty im błogosławisz. Podobna historia miała miejsce kiedyś z Jobem, więc nie mówmy, że to jest niemożliwe. Co usłyszy? Usłyszy mniej więcej coś takiego. Wiesz, że moje dzieci nie są zdolne do grzechu? Po coś tam po las. I tak nic nie osiągniesz. Oni nie mają zdolności do tego, żeby czynić grzech. Nie mają takiego polotu jak ty. Ktoś, kto narodził się na nowo, nie posiada umiejętności grzeszenia. To znaczy, że nie grzeszy? To znaczy, że dopóki żyjemy na tym świecie, zdarzy nam się przypadkowa historia. A to się odezwiemy nie tak, jak trzeba. A to popatrzymy nie tam, gdzie trzeba. Ale wiecie, to jest coś, co natychmiast można, że tak powiem, z Panem Bogiem załatwić. Pierwszy list Jana w pierwszym rozdziale w 9 wersecie jest mowa o tym, jak tę sprawę załatwiamy. Nie mówię, co tam jest, przeczytajcie sobie. To jest pierwsza bardzo ważna rzecz, jeśli chodzi o człowieka nowonarodzonego, ale to jest dopiero, słuchajcie, teraz będzie deser. I jestem pewien, że nikt z was, kto nie czytał greki, nie wie, co teraz się stanie.
Słuchajcie, to jest po prostu szaleństwo. Dlaczego jesteśmy, przepraszam, dlaczego tu jest napisane, że nie możemy popełniać grzechu, bo jest Boży posiew w nas? Jak kobieta jest w ciąży, to co się urodzi? Człowiek, no. Urodzi się człowiek, prawda? A dlaczego się urodzi człowiek? A nie jakiś misiu na przykład. Dlatego, że mężczyzna udzielił swojego nasienia. I ono tylko może sprawić, że się urodzi człowiek. A wiecie, co tu jest napisane dokładnie? Możecie to sprawdzić sobie w Grece, żeby nie było później, że ja tu jakieś herezje opowiadam. Kto się z Boga narodził, grzechu nie popełnia, gdyż Boża sperma jest w nim. Tak tu jest napisane. To jest gwarantem autentycznej przemiany. Po prostu nie da się inaczej. Jeśli Bóg nam daje swoje życie, daje nam, można powiedzieć, ten kod doskonałego życia do dyspozycji. Jesteśmy zapłodnieni takim rodzajem życia, które musi przynieść doskonały owoc. Musi. Nie ma od tego odwrotu, żadnego odwrotu. Ja wiem, że ktoś powie, zacznie dyskusję, ale są ludzie, którzy się nawrócili, a później odeszli i tak dalej, i tak dalej. Ja wiem, że tak jest, ale po pierwsze, skąd wiesz, że się nawrócili? Tego nie wiesz. A po drugie, jeżeli już o tym rozmawiamy, to warto byłoby każdy taki przypadek bardzo dokładnie i osobiście rozeznać. Nie ma tu żadnej normy. Nie ma. I teraz, jeśli czytamy ten werset do końca, to tam jest napisane, że taki człowiek nie może grzeszyć. Rozumiemy, dlaczego on nie może grzeszyć? Nie dlatego, że mu zabronili, ale dlatego, że ten rodzaj życia, którego mu udzielono, nie przewiduje faktu, że człowiek może grzeszyć. Po prostu nie ma w tym kodzie genetycznym tego. Tak jak człowiek, przepraszam, jak kobieta, która jest zapłodniona urodzić dziecko, człowieka, a nie urodzi psa, kota i czegoś tam jeszcze, tak Bóg zapładnia każdego z nas po to, żebyśmy wydawali doskonałe owoce. I nie ma od tego odwrotu. Więc prawdziwe nawrócenie, prawdziwe narodzenie się na nowo sprawia, że człowiek staje się kimś zupełnie innym. Nie da się wytłumaczyć tego, że ludzie, którzy mówią o sobie, jesteśmy wierzący, postępują skandalicznie, źle. Postępują w sposób urągający Bogu. Tego się nie da wytłumaczyć. I ludzie ze świata słusznie mówią, patrząc na takich ludzi, no ale wy się niczym nie różnicie od nas. Nie różnią się ci ludzie od ludzi ze świata, ponieważ są tego samego rodzaju. Kiedy przychodzą w niedzielę na nabożeństwo, to na ogół tak można powiedzieć, że przychodzą do bardziej skromnej i mniejszej kaplicy. A nie przychodzą do pięknego kościoła, w którym jest złota i srebra i czego tam jeszcze sobie życzy ktoś ponad przyzwoitość, tak bym powiedział. Tylko to ich różni, nic więcej ich nie różni. Pytanie, na które każdy musi sobie dać odpowiedź, brzmi: czy jestem człowiekiem narodzonym na nowo? Czy Bóg narodził mnie na nowo? Czy ja narodziłem się z Boga na nowo? Czy tak się stało? Bo jeśli tak się stało, to mam inne życie. To moje życie w niczym nie może przypominać życia ludzi z tego świata. W niczym. Podkreślam, może się przydarzyć różna sytuacja. Może się przydarzyć coś, co się przydarzy. Ale to nie jest mój rodzaj życia. To nie jest mój rodzaj życia. Tak jak kierowca, który stara się dobrze prowadzić swój samochód, no czasami niestety wyląduje na jakiejś lampie. Ale nie planował tego, nie prosił się o to, nie szukał tej możliwości. No zdarzyło się. No. Chwila nieuwagi. Może
nieumiejętność w kierowaniu pojazdem, zdarzyło się. Ale to nie jest intencjonalne. Człowiek, który żyje bez Boga, intencjonalnie grzeszy. Jest egoistą, zagarnia dla siebie. 50% małżeństw w Polsce się rozwodzi. Największa ilość tych rozwodów wynika z faktu, że charaktery się nie zgadzają. A kiedy się miały zgadzać? Odkąd to charakter kobiety i mężczyzny się ma zgadzać? One są różne, no muszą być różne. No na tym polega cała radocha tego, że są różne. Ale ci ludzie chcą żyć dla siebie. Oni sobie wzięli, mężczyzna sobie wziął kobietę po to, żeby sobie ulżyć, jak mu pasuje. A kobieta cała wzięła sobie faceta po to, żeby ten na nią pracował. Ale mają wspólny interes? Rzeczywiście. Żyją starym, podłym życiem. Są egoistami. Ale jeśli żyją Bożym życiem, to ten sposób myślenia jest im zupełnie obcy. Nikt tak nie myśli. Bo dlaczego mają tak myśleć? Przecież nie są zdolni do takiego myślenia. Kiedy ktoś im przedstawia taki rodzaj myślenia, to oni myślą sobie, ale przecież jak może tak myśleć? Tak się nie da myśleć. Nie da się tak żyć. Nie da się żyć w grzechu. To jest niemożliwe, żeby żyć w grzechu. To jest coś, co jest wbrew mnie. Jeżeli kochasz grzech, jeżeli lubujesz się w grzechu, jeżeli grzech nad tobą panuje, to musisz się na nowo narodzić. Musisz stać się innym człowiekiem. Jeśli tego słuchasz w internecie, a polegasz na sakramentach, to jesteś w najgorszej sytuacji, jaka ci się może przydarzyć. Nie jesteś chrześcijaninem dlatego, że ktoś cię pokropił. Nie jesteś chrześcijaninem dlatego, że co jakiś czas uczęszczasz na jakieś nabożeństwo. Nie jesteś chrześcijaninem dlatego, że idziesz do spowiedzi. Nie jesteś, bo nie możesz być, bo to tak się nie dzieje. Możesz się stać uczniem Chrystusa, chrześcijaninem, rodząc się na nowo z Ducha Świętego, rodząc się na nowo z Boga, otrzymując zupełnie nową naturę, nowy rodzaj życia, który potwierdzi, że Bóg nie jest kłamcą, że Bóg naprawdę ma moc zmieniać życie ludzi. Ale jeśli nie żyjesz innym życiem, to nie mów nikomu, że wierzysz Boga, bo wystawiasz Boga na pośmiewisko. I mówisz o Nim, że On nic nie może. Że On nie jest Bogiem, który cokolwiek może zmienić. Zarówno w moim życiu, jak i w życiu kogokolwiek. Nie narodziłeś się na nowo. Kolejny fragment z listu, pierwszego listu Jana, to 5:4. Bo wszystko, co się narodziło z Boga, zwycięża świat. A zwycięstwo, które zwyciężyło świat, to wiara. Wiara nasza. I znowu, posiłkując się greką nowotestamentową, możemy przeczytać to w taki oto sposób. Narodzony z Boga wygrał ze wszystkim, co zdeprawowane i wrogie Bogu. Tak mówi Greka. I wiecie, że jak spojrzymy tam do gramatyki, tam naprawdę jest wygrał. To jest coś, co się dokonało. Dlaczego wygrał? Dlatego, że otrzymał ten rodzaj życia, który zwyciężył na krzyżu. Jezus na krzyżu pokonał śmierć. Pokonał grzech, pokonał szatana. Te trzy zwycięstwa odniósł Jezus na krzyżu. A więc jeśli daje nam swoje życie, to jest to życie zwycięskie. Wygrałeś ze światem. Wygrałeś ze światem. Pokonałeś w tym swoim życiu świat. A w związku z tym wszystko, co świat ci proponuje, wszystko, jesteś w stanie odsunąć. Jesteś w stanie usunąć ze swojego życia bez najmniejszego problemu, bez bólu serca, bez cierpienia. W życiu wierzących ludzi cierpienie się zdarza.
ale z powodu przynależności do Chrystusa. Jeżeli cierpisz jako chrześcijanin dlatego, że zazdrościsz sąsiadowi lepszego samochodu, o ludzie, to ty nawet jeszcze do żłobka nie doszedłeś. Oczywiście mówimy o żłobku duchowym. A ty mówisz, że jesteś wierzącym człowiekiem. To przykre, że są tacy ludzie, ale wiemy, że tacy są. Wszystko, co otrzymujemy od Boga, wszystko, co jest tym nowym rodzajem życia, tym życiem, które posiada ten kod zwycięstwa również, wszystko to sprawia, że nasze życie jest inne. Tak inne, że kiedy patrzę na swoje życie, myślę, Boże, przecież to jest niemożliwe. Przecież to jest niemożliwe, ale ja wiem, że to się dzieje, naprawdę. Ja wiem, że to się dzieje, naprawdę. Czy wiecie, jak wiele sił i jak wiele pieniędzy by kościoły oszczędziły, gdyby nie robiły ewangelizacji, tylko się narodziły na nowo? Ludzie by walili drzwiami, oknami po to, żeby zobaczyć to dziwowisko. Po to, żeby zobaczyć tych, którzy żyją tak, jak nikt nie żyje. Po to, żeby się przekonać, że to w ogóle jest możliwe. Tak, to jest możliwe. Ktoś, kto czyta Biblię, ktoś, kto wierzy Jezusowi, ktoś, kto uwierzył w Jezusa, ktoś, kto przyjął Jego błogosławieństwo i ktoś, kto narodził się w Nim na nowo, tak żyje. Nie może żyć inaczej. Jest niezdolny do innego życia. To jest niesamowite. Jeszcze jedna rzecz, którą pisze Jan w swoim liście 4:7. Umiłowani, miłujmy się nawzajem, gdyż miłość jest z Boga i każdy, kto miłuje, z Boga się narodził i zna Boga. Jeśli sięgniemy znowu do greki biblijnej, tam jest to piękne słówko agapi i pochodne oczywiście od tego słowa. To jest ten rodzaj miłości, o którym Biblia mówi, że jest miłością doskonałą. Może ktoś się zdziwi, ale Jan Apostoł nie wymyślił tego słowa. Jan Apostoł nie miał objawienia, że to takim słowem trzeba nazwać. Jan Apostoł sięgnął po to słowo, które istniało. To greccy filozofowie doszli do wniosku, że istnieje doskonała miłość. I nazwali ją agapi. Ale przy tej okazji powiedzieli tak, ta miłość jest nieosiągalna. To jest coś, czego nie da się osiągnąć, co jest tylko ideą piękną. Może być nawet pięknym marzeniem, ale jest niedostępne dla jakiegokolwiek człowieka. A wiecie, że oni byli bardzo blisko Bożego Królestwa, bo na przykład niejaki Sokrates, o tym pewnie słyszeliśmy, przynajmniej niektórzy, doszedł nawet do tego, iż powiedział, że gdyby narodził się człowiek, który byłby bez grzechu, to by go ludzie zabili. To pogański mędrzec do tego doszedł. I wiecie, co Bóg zrobił? Bóg sprawił, że ta miłość nieosiągalna dla żadnego człowieka stała się udziałem tych, którzy narodzili się na nowo. I to jest niesamowity cud. I wiecie, że Kościół był z tego znany. Kiedy Kościół się zbierał w Jerozolimie, to ludzie mówili z boku patrząc, patrzcie, jak oni się miłują. Czy Żydzi nie znali miłości? Ależ znali. To naprawdę był naród, który miał, można powiedzieć, etykę na bardzo wysokim poziomie. To, że jej nie stosował, to jest inna sprawa. Ale oni wiedzieli, co to jest miłość. Kiedy Ewangelia była głoszona w całym ówczesnym świecie, błogosławieństwem było to, że greka była językiem powszechnym. Wszyscy tym językiem mówili. I znali pojęcie agapi. I kiedy usłyszeli, że człowiek narodzony z Boga posiada ten rodzaj miłości, to byli zszokowani. Bo to było nieosiągalne. Tak nikt nie kocha. Czym się charakteryzowała ta miłość? Mówiąc najkrócej,
ofiarnością. Człowiek ofiarowuje siebie, to jest akt woli. Ofiarowuje siebie do dyspozycji innych, nie oczekując niczego w zamian. Bo miłość zawsze jest aktem woli. Kiedy Greg mówi, ja ciebie fileo, czyli ja jestem twoim przyjacielem, no u nas w Polsce to znaczy przyjaciel, a on powiedział, ja ciebie kocham, tylko rozumiane to było jako miłość w przyjaźni, to też ujawniał swoją wolę. Tam nie było miejsca na uczucie. To była moja wola. Moja wola. Kiedy mąż swoją żonę Eros, to była też wola męża i wola żony w stosunku do męża. I wreszcie, kiedy Greg mówił do swojej rodziny, ja was storge, czyli ja was kocham tego rodzaju miłością, którą Grecy nazywali storge, ona była tylko dla rodziny. To był akt woli. Przecież te dzieci nie były jakieś doskonałe. Ten mąż i żona to też nie byli doskonali ludzie, tym bardziej, że byli poganami. Miłość była aktem woli. Nikt sobie nie wyobrażał, że można wydać siebie bez oczekiwania na rewanż. To uczynił Jezus. I tę umiejętność dał w nowym narodzeniu wszystkim, którzy z Niego się narodzili na nowo. Staćcie na taką miłość? Czy wiecie, że to zdanie jest w ogóle źle brzmiące, niewłaściwie? Mnie nie stać, ale ja ją mam. Pewnie mi ktoś tam napisze, że pastor się pyszni. Tak, pysznie się moim Bogiem, który mi dał taką miłość. Tak. Mój Bóg tak mnie kocha, mój Bóg tak was kocha i mój Bóg umożliwi mi tak kochać innych ludzi. I co mam z tym zrobić? Ja jestem niezdolny kochać inaczej. Rozumiemy to? Nikt z nas nie jest zdolny kochać inaczej. My możemy tylko tak kochać. Ale zadajmy sobie pytanie, jak można inaczej kochać? Czy wiecie, że już nie ma nic poza tą miłością agapi? Jeśli nie kocham miłości agapi, to w ogóle nie kocham. Bo nie ma już innego rodzaju miłości. Czy kocham taką miłością? I wreszcie jeszcze jedna rzecz, której wspomnimy na koniec. Już nie denerwujmy się, szybciutko idzie. W pierwszy list Piotra, pierwszy list Piotra 1, pierwszy rozdział, 3-4. Błogosławiony niech będzie Bóg i Ojciec Pana naszego Jezusa Chrystusa, który według wielkiego miłosierdzia swego odrodził nas ku nadziei żywej przez zmartwychwstanie Jezusa. Zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa. Ku dziedzictwu nieznikomemu i nieskalanemu i niezwiędłemu, jakie zachowane jest w niebie dla was. Po co to nowe narodzenie również? Bóg nie tylko chce nas uratować. Bóg nie tylko chce nas zmienić. Pytanie, po co chce nas zmienić? Powiedzieliśmy już wcześniej, że po to, żeby mieć z Nim relację. Ale po co mamy mieć tą relację? To jest jeden z wersetów, który o tym mówi. Żebyśmy na nowo objęli dziedzictwo, które straciliśmy wtedy, kiedy zbuntowaliśmy się w Adamie i w Ewie przeciwko Bożej woli. To dziedzictwo na nas czeka. Wiecie, że to jest niesamowite? Nic się nie zmieniło. Bóg nadal ma dla nas życie i Bóg nadal ma dla nas duchowe bogactwo, którym miał dysponować w pełni Adam. My do tego mamy wrócić. Dokładnie do tego. Niektórzy świeccy filozofowie głośno mówią, że człowiek to brzmi dumnie. A ja wam powiem coś innego, coś jeszcze większego. Biblia to objawia. Niebieski człowiek to brzmi dumnie. Kiedy Jezus stanął wobec
tłumu, który wył i wściekał się, to pogański urzędnik Piłat mówi ho antropos, czyli oto niebiański człowiek. On nas zrodził na nowo, żebyśmy stali się ludźmi z nieba. Żebyśmy stali się ludźmi z nieba. Żebyśmy żyli niebiańskim życiem. I żebyśmy ludziom, którzy nie znają Boga, swoim życiem pokazali, co to znaczy być człowiekiem. Co to znaczy człowiek? Jak to jest wielka i niezwykła istota, którą Bóg w niezwykły sposób stworzył i troszczy się o nią, dba o nią. Czy jesteś narodzony na nowo? To możesz sprawdzić. A jeśli nie jesteś narodzony na nowo, to nie dziw się, że grzech nad tobą panuje. Ale Boże Słowo mówi nam, i o tym mówi list do Rzymian 6,14 i na tym zakończymy. Albowiem grzech nad wami panować nie będzie, bo nie jesteście pod zakonem, lecz pod łaską. Grzech nad wami panować nie będzie. Grzech nade mną nie będzie sprawował władzy. On nic nie ma do mnie. Ja nie jestem zdolny, żyjąc życiem nowonarodzonego człowieka, do tego, żeby intencjonalnie grzeszyć. Nie mam takiej zdolności. Trudno, jestem ograniczony. Nie mam takiej zdolności. I nikt, kto na nowo się narodził, nie ma takiej zdolności. Dlatego człowiek, który na nowo się narodził, nie grzeszy. I nie może grzeszyć. I przypomnijmy dlaczego. Ponieważ jest w takim człowieku Boża sperma. I ten kod jest niezniszczalny. Amen. Pomódlmy się na koniec. A jeśli ktoś z nas, z tych, którzy są tutaj teraz, ale też z tych, którzy tam ewentualnie oglądają to i słuchają, jeśli dojdzie do wniosku, czy jest już przy wniosku, że nie jest narodzony na nowo, to niech tam, gdzie jest, albo tutaj, jak ktoś jest, niech uklęknie i niech się modli do Boga, żeby Bóg sprawił, że narodzi się na nowo. Wszechmogący Panie, to tylko Twoja łaska sprawia, że możemy być ludźmi z nieba. To tylko Twoja łaska sprawiła, że otworzyłeś nasze oczy i zbawiłeś nas. To tylko Twoja łaska sprawiła, że z Ducha Świętego mogliśmy narodzić się jako nowi ludzie. To Ty sprawiasz, że ten rodzaj życia, którym teraz żyjemy, nie przewiduje, abyśmy grzeszyli. Ten rodzaj życia, którym żyjemy, sprawia, że jesteśmy niezdolni do takiego pełnego grzechu życia. Daj łaskę wszystkim, Panie, którzy mają takie pragnienie w swoim sercu, aby narodzili się na nowo, aby stali się nowym stworzeniem w Jezusie Chrystusie. Amen.